Cześć. Dzisiaj cofamy się o 100 lat. Udajemy się do Szkocji i będziemy przyglądać się pewnej zbrodni, która była bardzo tajemnicza, bo wszyscy bardzo chcieli ukryć to, kto ją popełnił. Więc na pewno mieli powód. A jaki powód? Być może się dowiemy, być może nie. Nie będę wam spoilerować. I przejdźmy od razu do rzeczy. No więc jesteśmy w Glasgow, w Szkocji. Na ulicy West Princess Street. Jest to ulica bardzo prestiżowa, że stoi tam rząd kamienic połączonych jakby ciasno ścianami ze sobą. Czynsze najmy mu tam są bardzo wysokie, osiedlają się tam tylko najbogatsi i najwytworniejsi obywatele. I jest 21 grudnia 1908 roku, czyli jest raczej dość chłodno o tej porze roku w Szkocji. Wieczór po godzinie 7, więc jest już ciemno. Zjawia się na policji służąca pewnej pani mieszkającej na West Princess Street. Służąca nazywa się Helen Lambie. W tych dniach w Glasgow było podobno paskudnie zimno, ale Helen miała na sobie tylko cienką czarną sukienkę pokojówki i nic więcej. Przybiegła na policję bardzo zaaferowana. Podniesionym takim podekscytowanym głosem doniosła, że jej pani, lat 82, niezamężna Marion Gilchrist, została zamordowana. No to mamy trupa. Na dzień dobry. Każdy dobry kryminał zaczyna się od porządnego trupa. W tym przypadku trup ma lat 82 i jest zamożną starszą panią. Helen opowiedziała, że koło 6:30 starsza pani posłała ją po gazetę wieczorną, a kiedy Helen wróciła, odkryła właśnie przerażający fakt, że w pokoju Miss Gilchrist leży w wielkiej kałuży krwi obok ciężkiego krzesła obitego skórą. Policjant, który pełnił wtedy służbę na posterunku, zrezygnował z wysłuchiwania dalszej historii, tylko pospieszył czym prędzej na West Princess Street, wziąwszy ze sobą dwóch kolegów, i to będzie ważne, jeden z nich będzie szczególnie ważny dla tej historii. Jeden z nich to był Brian, a drugi Trench. I Trench będzie nas potem bardzo interesował, dlatego podkreślam jego nazwisko. No więc udali się razem z Helen na miejsce przestępstwa. We trzech. Trzech szeregowych policjantów z miejscowego posterunku w Glasgow. Morderstwa dokonano, tak jak mówiłam, w domu na West Princess Street numer 15. Dla tych, którzy oglądają mnie na YouTubie, pokażę zdjęcie współczesne tego domu. Będziecie wiedzieli mniej więcej, jaką kamienicę mi chodzi. Dom ten należał do zabitej. Policjanci znaleźli na pierwszym piętrze tego domu, jak zaczęli przeszukiwania miejsca zbrodni, drzwi zamaskowane tapetą, które prowadziły do sąsiedniej posesji pod numerem 14. Dosyć tajemnicze. Za tymi drzwiami znajdowały się trzy dalsze pomieszczenia, które były tak umeblowane, że było widać, że było to miejsce spotkań takiego dużego grona osób. No, pokojówka Helen była bardzo zaskoczona, kiedy policjant odkrył te drzwi i twierdziła, że nic o nich nie wiedziała i w ciągu 3 lat swojej służby nie zauważyła ukrytych pomieszczeń. Na dodatek powiedziała, że te pokoje, z których było przejście do tego ukrytego pomieszczenia, to ona nigdy nie widziała, żeby za dnia pani Gilchrist używała w ogóle tych pokoi. Policjant zapytał, czy używała ich w takim razie w nocy, no ale pokojówka powiedziała, że nic nie jest w stanie na ten temat powiedzieć, bo jej służba trwała każdego dnia do 7 wieczorem. Pani Gilchrist rygorystycznie pilnowała tego, by pokojówka punktualnie o 19 opuszczała jej dom. No więc dalej, spójrzmy na trupa. Marion Gilchrist leży w wielkiej kałuży krwi przy tylnej prawej nodze krzesła wyściełanego skórą. Krzesło jest wielkie, ciężkie, drewniane, ma obite skórą, naprawdę potężne. Krzesło jednak nie stoi w jednym szeregu z innymi, tylko na środku pokoju jest powalane krwią. Jeden z policjantów wnioskuje, że starsza pani została zabita tym właśnie ciężkim krzesłem. Obok miejsca zbrodni stoi pod ścianą rzeźbiona sekretara. Drzwiczki tej sekretary i szufladki są szeroko pootwierane. Widnieją na nich krwawe ślady palców. Przed tą sekretarą leży na podłodze szkatułka
ze szlachetnego jakiegoś drewna, w której znajdują się różne czeki, weksle, różne papiery po prostu, dokumenty. Szkatułka jest otwarta ewidentnie przemocą, ktoś rozwalił zamek i wygląda tak, jakby ktoś w pośpiechu przeszukiwał jej zawartość, szukając jakiegoś określonego papieru. Policjanci dochodzą do wniosku, że nie był to mord w zwykłych celach rabunkowych. Na nocnym stoliku bowiem znaleźli dużą liczbę złotych bransolet, pierścionki z brylantami, w bieliźniarce były pakiety grube banknotów, kaseta wypełniona biżuterią z rubinami. No wiecie, było mnóstwo klejnotów, których złodziej ze sobą nie zabrał. Złodziej szukał czegoś w tej szkatułce. Helen relacjonowała policjantom, że kiedy wróciła z tą wieczorną gazetą, spotkała przed drzwiami, przed takim portalem do wejścia do kamienicy, sąsiada z domu obok, doktora Adamsa, który opowiedział jej, że przed chwilą słyszał wyraźnie wołanie o pomoc dochodzące z mieszkania Miss Gilchrist. I szybko przybiegł, by zobaczyć, co się dzieje. Zastał dom zamknięty i na jego stukanie nikt nie przyszedł otworzyć. Więc no, chciał po prostu odejść i w tym momencie, w którym ta pokojówka go spotkała i z nim na ten temat rozmawiała, to z drzwi domu wybiegł na nich w najwyższym pośpiechu jakiś mężczyzna i uciekł. Pokojówka powiedziała też policjantom, że po tym wszystkim otworzyła drzwi do domu, poszła do kuchni, zdjęła płaszcz i jeszcze z kuchni zawołała pannę Gilchrist, a ta się nie odezwała, więc zaczęła jej szukać, a całą resztę już znamy. Policjant Trench zapytał. A więc najpierw poszła pani do kuchni i tam zdejmowała z siebie powolutku płaszczyk. Przecież usłyszała pani od sąsiada, że Miss Gilchrist wołała o pomoc. Widziała pani, jak zupełnie obcy mężczyzna wyrywał pędem z domu. Dlaczego nie pobiegła pani natychmiast do starej damy? Helen na to. Nie wiem czemu, chyba nie przypuszczałam, że mogło się coś zdarzyć. No tu się zgadzamy. Helen mogła być w szoku. Mogła nie myśleć jasno, nie rozumieć za bardzo, co się dzieje. Postąpiła po prostu machinalnie. Czy pani znała mężczyznę, który wybiegł z domu? Helen tu się zatrzymała na chwilę, spuściła głowę, milczała i odpowiedziała bardzo wymijająco. Doktora Adamsa z sąsiedztwa znałam. Tego drugiego nigdy nie widziałam. Wszystko stało się tak szybko, jakże mogłabym go w ogóle rozpoznać. Było ciemno, a najbliższa latarnia gazowa znajduje się w odległości prawie 10 stóp. Policjant Trench ciągnął dalej. A jednak chyba znała pani tego mężczyznę. Musiał też być znany pannie Gilchrist. W przeciwnym razie nie dostałby się do domu. Powiedziała mi wcześniej pani, że Miss Gilchrist zawsze się zamykała, gdy opuszczała pani dom. Jakżeby więc mogła wpuścić nieznajomego człowieka? No, jak widzimy, sprawa zaczyna odrobineczkę śmierdzieć. Może nie nadmiernie, ale tutaj jakiś zapach się już powoli unosi. Trench nie wierzy pokojówce. Prosi o sprowadzenie tego doktora Adamsa. No i doktor Adams przybywa oczywiście. Jest bardzo zaniepokojony całą sprawą, nie chce mieć z nią nic wspólnego, no bo wiecie, jeszcze ktoś coś się dowie, on ma reputację do ochronienia i tak dalej, ale dał za to policjantom dokładny opis tego człowieka, który go spotkali przed domem. Co ciekawe, dr Adams opisał go zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż poprzednio opisała go Helen. Helen powiedziała, że mężczyzna miał na sobie jasny trench, wyglądał na niskiego i grubego, liczył mniej więcej 45 do 50 lat, a Adams opisał tego mężczyznę jako wysokiego, co najmniej 1,80 m, szczupłego, właściwie chudego, o arystokratycznym wyglądzie, który ma najwyżej 30 lat i nie miał na sobie żadnego płaszcza. Trench wobec tego jest skonfundowany, więc pyta doktora Adamsa, bo Helen wydaje mu się dużo bardziej podejrzana. Czy przy tym spotkaniu odniósł pan wrażenie, że Helen zna tego mężczyznę? Odpowiedź doktora Adamsa pada niezwłocznie. Tak, byłem o tym przeświadczony. Panna Lambie zrobiła ruch, jakby go chciała zagadnąć. Nie doszło do tego tylko, ponieważ on stamtąd natychmiast zwiał. Do tego jeszcze dowiedziano się od lekarza, że Miss Gilchrist nie była lubiana na tej ulicy za bardzo, że trochę unikano z nią stosunków, ponieważ plotki chodziły, że Miss Gilchrist w części swego mieszkania, sięgającej do domu sąsiedniego, wiecie, za tymi tajemnymi drzwiami, prowadziła salon schadzek i szulernie, w której uprawiano gry hazardowe, wówczas zakazane, oraz ruletkę bakarata. Do grona osób goszczących każdej nocy
przez zamordowaną Miss Gilchrist zaliczali się wyłącznie przedstawiciele najwyższych sfer, członkowie domów szlacheckich, a także dworu jego królewskiej mości. Nawet 2 lata wcześniej okazało się wszczęto przeciwko Marion Gilchrist dochodzenie, gdyż zachodziło podejrzenie, że właśnie urządza w swoim domu nieprzyzwoite pokazy obnażania się, podczas których małoletnia młodzież wykonuje tańce nago. No, pani starsza miała fantazję, nie? No i dochodzenie w sprawie tych tańców nago zostało przerwane na polecenie rzecznika korony, czyli przyszło z samiutkiej góry od samiuśkiego króla. Krótko mówiąc, Miss Gilchrist, 82-letnia, prowadziła w swojej wytwornej siedzibie dom publiczny. Szybciutko sprawa morderstwa Miss Gilchrist trafia wyżej. Krótko przed północą do domu na West Princess Street przychodzi wyższa instancja, czyli komisja do spraw zabójstw. Szefem komisji jest śledczy Winston Ord. Jego pomocnicy także z nim przybywają. Jest ich w sumie panów jest 5, bardzo dostojnych. Noszą jednolite czarne płaszcze z aksamitnymi kołnierzami oraz czarne meloniki. Policjant Trench przekazuje meldunek komisji do spraw zabójstw o tym, co zaszło. Wręcza szefowi komisji swoje sprawozdanie, zeznania świadków. Superintendent Ord, ten szef całej tej zgrai z komisji, jest bardzo niezadowolony, że policjant czegokolwiek się dowiadywał. Trench uznał też za naturalne, myślę, że my też możemy uznać za naturalne, że zabroniono mu ujawniać szczegóły dochodzenia osobom trzecim. Nie wydaje się to jeszcze jakoś bardzo podejrzane. Zdumiał się Trench dopiero wtedy, kiedy Ord odprawił swoich 4 kolegów w aksamitnych melonikach i posłał całą resztę także policjantów precz z miejsca zbrodni i został sam na sam z pokojówką Helen i zmarłą w mieszkaniu. To takie zachowanie było sprzeczne ze wszelkimi przepisami policyjnymi i do tej pory nie wiadomo, co Winston Ord robił tej nocy w domu na West Princess Street numer 15 i o czym rozmawiał z pokojówką, bo nie przedstawiono tego w żadnym sprawozdaniu, w żadnych aktach, nie było z tego żadnej relacji. Na początku opinia publiczna dowiedziała się o morderstwie wyłącznie z lakonicznej notatki policyjnej umieszczanej w gazetach w taki sposób jak każdą inną zbrodnia. Wiecie, to jest Glasgow, początek XX wieku, pewnie tam trochę się działo. W notatce zakomunikowano jedynie, że 82-letnią właścicielkę domu, Marion Gilchrist, komisja do spraw zabójstw znalazła zabitą w jej mieszkaniu. Wersja w tej notatce brzmiała tak, że była właściwie w oczywisty sposób nieprawdziwa. Przeczytam wam tę notatkę. Przy tym czynie chodzi w sposób oczywisty o zamierzony mord rabunkowy. Zamordowana przechowywała w mieszkaniu większą ilość gotówki i kosztowną biżuterię, jednakże wskutek tego, że pokojówka nieoczekiwanie wróciła wcześniej do domu, sprawca nie zdołał już przeszukać mieszkania. Zrabował jedynie z nocnego stolika broszkę brylantową o kształcie półksiężyca, która od tamtej pory zaginęła. Obdukcja wykazała, że czyn został dokonany narzędziem o ostrych krawędziach, być może młotkiem. Na miejscu czynu sprawca nie zostawił żadnych śladów. Ponieważ jednak pokojówka podczas powrotu natknęła się na mordercę przy wejściu do domu, mogła podać funkcjonariuszom komisji do spraw zabójstw dokładny opis. Według tego opisu sprawca liczył mniej więcej 45 do 50 lat, był niski, krępy, korpulentny. Opuszczając dom miał na sobie trench, na którym być może znajdują się ślady krwi. Nic się tu nie zgadza. Ani to, że morderca nie zostawił śladów, bo przecież na sekretarzyku było mnóstwo odcisków palców. Ani opis postaci, która była sprzeczna z tą podaną przez doktora Adamsa. Ani narzędzie zbrodni, bo wyraźnie było widać, że staruszka była zamordowana krzesłem. No, wszystkie te osobliwe doniesienia policji mogły mieć na celu właściwie to, by morderca nie został nigdy ujęty. Bo nic się tam absolutnie nie zgadzało. Mija miesiąc od zbrodni i wydaje się, że nic się nie wydarzy, ale jakimś cudem, 4 tygodnie mniej więcej po morderstwie, jedna z nielicznych takich odważniejszych gazet w Glasgow, bo większość się bała ruszać tak zwane śmierdzące jaja, opublikowała reportaż o morderstwie Marion Gilchrist.
Naświetlono dokładnie środowisko towarzyskie, w którym się rozegrała zbrodnia i zapytano na koniec. Dlaczego komisja do spraw zabójstw nie szuka mordercy w tych właśnie kręgach towarzyskich? Dlaczego poszukuje bezwarunkowo małego złodziejaszka, który miał zabić Lady Gilchrist, by umożliwić sobie zrabowanie jej brylantów, które jednak nie zostały zrabowane? Czy może komisji do spraw zabójstw nie dostaje siły do wyszukania mordercy wśród tak zwanych warstw uprzywilejowanych? No i co teraz? Komisja do spraw zabójstw, w tym superintendent Ord, muszą teraz znaleźć jakiegoś mordercę, żeby wszystkim zamknąć usta. Więc po miesiącu bezczynności szybko idzie sprawa dalej. Oczywiście zaraz się dowiecie, czy idzie faktycznie. Otóż nagle z podziemi pojawia się człowiek nazwiskiem McLean, przynoszący na policję kwit zastawny, tak podaje do publicznej wiadomości komisja, który wystawił na broszkę brylantową w kształcie półksiężyca. McLean kupił, jak twierdził, od pewnego nieznanego mężczyzny, który mówił, że pragnie wyemigrować, bardzo wygodne, nie? Te właśnie broszkę. Nazwisko szybko wykryto. Otóż był to Oscar Joseph Slater. Zamieszkały w Glasgow na St. George Road 69. Głosił elegancko i czyściutko sporządzony zapis na kwicie zastawnym od znanego policji pasera. Komisja oczywiście twierdzi, że pojechała szybciutko na St. George Road, by zatrzymać Oscara Slatera, no ale daremny trud, człowiek ten, no cóż, tak się stało, że wyjechał z Glasgow przed tygodniem, nie zostawiwszy nowego adresu. Mieszkanie swoje sprzedał, ale na szczęście, i słuchajcie, no to jest dopiero przypadek, cuda naprawdę, zostawił w mieszkaniu własną fotografię. Wiecie, koleś się wyprowadza, wcześniej popełniwszy zbrodnię, ucieka, ale na szczęście zostawia wszystkim swoje zdjęcia. Brzmi jak oczywiście coś, co na pewno się wydarzyło. Zdjęcie przedstawia mężczyznę, który co do joty odpowiada opisowi Helen Lambie. Wygląda na niskiego, otyłego, liczy 45 do 50 lat. Helen Lambie oczywiście natychmiast bezbłędnie rozpoznaje w Oscarze Slaterze mężczyznę, który w pośpiechu w dniu popełnienia morderstwa opuszcza dom jej pani. No wiecie, oczywiście może ma rację, tak? Ale no, przecież wszyscy wiemy, że nie opowiadałabym tego dlatego, że byłaby to taka prosta sprawa, nie? No więc superintendent Ord wytrzasnął też od razu skądś jakąś 16-letnią praktykantkę Mary Barrowman, która, jak się okazało nagle, przechodziła akurat ulicą West Princess wieczorem, kiedy popełniano morderstwo i widziała tego samego mężczyznę w jasnym trenczu, i rozpoznała go na tej fotografii. Więc mamy już dwóch świadków, właściwie dwie świadkinie. Sprawę można zamknąć, nie? Podano szczegóły do wiadomości publicznej. Cały Glasgow jest chwilowo naturalnie przekonany, że to Oscar Slater zabił Lady Gilchrist i zwiał za granicę, by uniknąć aresztowania. Nikt nie pytał, dlaczego tej fotografii nie pokazano doktorowi Adamsowi, który również widział mordercę, tylko jakiejś przechodzącej ulicą panience, która wytrzasnięta została spod ziemi po miesiącu od zbrodni. Mało tego, przemilczano również w mediach, że ten Oscar Slater to nie był taki, tak, nie była taka zupełnie przypadkowa postać. Otóż Oscar Slater był niemieckim Żydem z Opola, tak, z Opola, który no, wyjechał z Opola, by robić jakieś biznesy, czy też w sprawach wojskowych, tam jest parę różnych wersji. W rzeczywistości zresztą nazywał się Leschinzer, no i miał w policji grube akta, bo sam prowadził nielegalne kluby gry, także domy publiczne, różne jaskinie narkotyków i rozpusty. I znał Marion Gilchrist, ponieważ była to jego koleżanka po fachu. Dostarczał jej sprzętów do nielegalnego salonu gry, a także, cóż, dziewczyny do obsługi burdelu. Przynajmniej taka jest jedna z wersji. Na pewno w każdym razie czystego całkiem sumienia to Slater nie miał. I już 2 lata przed morderstwem Marion policja w Glasgow wiedziała, co się naprawdę dzieje w domu Lady Gilchrist, tylko jak już mówiłam, ucięto sprawie łeb na najwyższym szczeblu. Policja to oczywiście wiedziała także, że Oscar Slater był zamieszany w nielegalne interesy starszej pani, ale na skutek tych wyższych poleceń nie wolno było
przedsięwziąć przeciw Lady Gilchrist żadnych kroków, więc zostawiano i Slatera w spokoju. Ponieważ miesiąc przed zamordowaniem Marion, policja zlikwidowała jeden z klubów gry Slatera, ale nie mogła nadać sprawie zbyt głośnego biegu, żeby ludzie nie zaczęli przy niej węszyć, bo no nie wiadomo jeszcze dokładnie dlaczego, ale bo ktoś tam był ważny, zawikłany. Więc jedyne, co zrobiono Slaterowi, to nie przedłużono mu zezwolenia na pobyt w Szkocji. Więc ponieważ zezwolenie na pobyt upłynęło w 31 grudnia 1908 roku, to Slater wyprowadził się z Glasgow w lutym 1909. Niekoniecznie dlatego, że uciekał przed policją, ale dlatego, że zwyczajnie skończyło mu się pozwolenie na pobyt. Wszystko się chronologicznie bardzo wygodnie składa. Ale wygląda na to, że policja wykorzystuje wywędrowanie Slatera, by go wrobić. Slater po prostu idealnie nadawał się do przedstawienia jako morderca. Ord popełnił jednakowoż jeden błąd, mianowicie przyrzekł, że go schwyta, Slatera. Był prawdopodobnie przekonany, że Slater wyjechał za granicę pod fałszywym nazwiskiem i nie będzie można go wykryć i rączki się umyje. Kazał przeto, żeby opinia publiczna się już nie czepiała, sprawdzić na wszystkich stacjach granicznych, czy niejaki Oscar Slater opuścił kraj. I stało się to, czego Ord chyba się nie spodziewał. Mianowicie z Liverpoolu przyszedł meldunek, że Slater w towarzystwie pewnej kobiety wyruszył na pokładzie Lusitanii w podróż do Nowego Jorku. I tak, tej Lusitanii, która zatonie, podobnie jak Titanic, ale to dopiero 10 lat później. No więc nazwisko Slatera figurowało na liście pasażerów. Wiecie, żaden morderca w czasach, kiedy można było jeździć po całym świecie bez papierów i paszportu, nie wpisałby się na listę pasażerów pod prawdziwym nazwiskiem, bo nie czarujmy się, tam można było wpisać cokolwiek. No i nie wpadło to nikomu do głowy, że przecież powinien być sprytniejszy. No więc komisja do spraw zabójstw, rada nie rada, musiała kontynuować pościg za Slaterem. Telegrafem wysłano do Nowego Jorku rozkaz aresztowania. No więc Slater, przybywszy do tego miasta, został tymczasowo zatrzymany, ale w jego wydanie Szkotom władze z Nowego Jorku uzależniły od jednego warunku. Mianowicie Helen Lambie i Mary Barrowman, te dwie świadkinie rzekomej zbrodni, rzekomego zbrodniarza właściwie, musiały potwierdzić przed sądem w Nowym Jorku, że widziały Slatera opuszczającego dom Lady Gilchrist. Musiały złożyć świętą przysięgę. No, jeśli by skłamały, to oczywiście groziła im kara ciężkiego więzienia. No, ale panienki zidentyfikały Oscara Slatera jako człowieka, który uciekał z domu zamordowany. Slater oczywiście gwałtownie protestował, no ale niewiele mógł. Została zarządzona ekstradycja i wrócił z Ameryki z powrotem do Szkocji. I teraz jedna z ciekawych rzeczy. Przy przybyciu Slatera do Nowego Jorku, policjanci tamtejsi, miejscowi z Nowego Jorku, zajęli 7 waliz podróżnych, które miał ze sobą i zapieczętowali je w jego obecności pieczęcią amerykańskiej policji portowej. Przy odjeździe 7 zapieczętowanych waliz zostało w nienaruszonym stanie przekazane detektywom w Glasgow. Wszakże kiedy walizy zostały otworzone w Glasgow w obecności Slatera, miały już pieczęcie nie nowojorskiej, ale szkockiej policji. Jak to się mogło stać? Możemy się tylko domyślać, zwłaszcza, że superintendent Ord wydobył z jednej z walizy dowody rzeczowe. Jasny trencz wykazujący kilka bryzgów krwi. Młotek, na którym odkryto drobne, krwawe ślady. Slater twierdził, że nigdy nie miał takiego trencza i nikt nie zabierał ze sobą do Ameryki młotka, no ale jak się pewnie domyślacie, mógł sobie gadać. Zaprzeczał wszystkiemu, a prokuratury nie obchodziło to, że przy człowieku będącym w pełni władz umysłowych, niepozbawionym doświadczenia z kontaktach z policją, znaleziono dowód czynu, który taszczył ze sobą do Ameryki, zamiast go zatopić w oceanie. No, na niekorzyść Slatera działało także to, że twierdził, że nie znał w ogóle Marion Gilchrist, a to akurat policja wiedziała na pewno, że Marion znał. Akurat jednak tego faktu nie bardzo mogła wykorzystać. W dniu 3 maja 1909 roku rozpoczął się w Edynburgu proces przeciwko Oscarowi Slaterowi o morderstwo. Siedział w więzieniu w Edynburgu w celi numer 13, mającej 8 metrów kwadratowych, wyłożonej kafelkami. To był taki loch właściwie, wyposażony jedynie w drewniany stół i zydelek. Na płycie stołu Slater wydrapał paznokciami zdanie
Nie wiem, dlaczego tu jestem, ale wiem jedno, że opuszczę wkrótce te cele jako człowiek wolny. Woźny sądowy życzliwie mu powiedział, że w tej celi siedzieli najwięksi w Szkocji mordercy i wszyscy skończyli na szubienicy. W ówczesnej Szkocji orzekali przysięgli i zgodnie ze szkockim ówczesnym prawem przysięgli musieli należeć do szkockiej szlachty, gdyż według przepisu z roku 1825 tylko właściciele ziemscy mogli zasiadać na ławie przysięgłych. W ten sposób zadbano z góry o to, by nie stało się nic, co by mogło skompromitować kręgi społeczeństwa, z których pochodzili przysięgli. Zatem, jak pewnie myślicie, przysięgli nie mieli interesu, by kompromitować Lady Gilchrist. Oczywiście na początku wszyscy świadkowie oskarżenia, czyli ta pokojówka i ta praktykantka, co tam przypadkiem sobie szła ulicą, zeznały, co miały zeznać, że widziały Slatera. Oskarżenie odrobinę zaczęło się chwiać w sprawie tych waliz, kiedy okazało się, że pieczęcie policji nowojorskiej z walizek Slatera zniknęły. Slater wysunął twierdzenie, że płaszcz i młotek wsunęli mu do walizy funkcjonariusze do spraw zabójstw, ale sędzia się strasznie na tę sugestię oburzył. Honor policji królewskiej jest nietykalny, powiedział sędzia. Oskarżony został za posądzanie policji o machlojki, ukarany grzywną. Jednym słowem, Slater dostał grzywnę za to, że ośmielił się bronić, ponieważ można się bronić wyłącznie, nie oskarżając o nic policji, ani prawdopodobnie szlachty. W relacjach gazetowych pojawiły się oczywiście wzmianki, że dr Adams podał opis innego mordercy niż kobiety, świadkinie. Sędzia zwrócił się ze zdumieniem po tym opisie dr Adamsa do rzecznika korony z zapytaniem, dlaczego w ogóle nie ma w aktach tego, że jest świadek, który opisuje rzekomego mordercę jako kogoś zupełnie inaczej wyglądającego. I dlaczego to nie zostało zaprotokołowane, bo okazało się, że nie zostało, choć jestem pewna, że policjant Trench to spisał w swoim protokole. Na co prokurator beztrosko odparł, że pewnie dlatego, że zeznania tego świadka przeczyły stwierdzeniu obu kobiet świadków. Jednym słowem, nie wiem, dwa minusy zwalczają plus czy coś w tym stylu, ja po prostu nie rozumiem. No więc w żaden sposób nie wyjaśniało to braku zeznań doktora Adamsa w protokole, zwłaszcza, że to był jeden z tych pierwszych protokołów wpisany jeszcze przez Trencha, a nie przez Komisję do Spraw Zabójstw. Oczywiście prokuratura postanowiła doktora Adamsa tak zakręcić przy zeznaniach, że wmówili mu, że nie mógł wiedzieć, na co patrzy. Z jakiegoś powodu te dwie kobiety mogły wiedzieć, na co patrzą. Jemu tłumaczono, że było ciemno, że nic nie widział, że na pewno nie ma w pamięci do twarzy i w ogóle, wiecie, no tego typu mambo jumbo. Na końcu jeszcze wypowiadali się biegli w sprawie śladów krwi na rzekomo znalezionym w walizie Slatera młotku i trenczu. Co ciekawe, oczywiście nie było wtedy narzędzi, które by sprawdziły, czyja to krew. Jedynie biegły stwierdził, że plamki na trenczu przypominają czerwone ciałka krwi ssaków. Innymi słowy, nie można było dowieść, że plamy na płaszczu pochodzą od krwi zamordowanej. Nawet nie było wiadomo, czy to były plamy krwi ludzkiej. A badania młotka wykazały mniej więcej to samo. Są jakieś plamy, które być może są plamami krwi. Jeden z obrońców zapytał biegłego od tego młotka. Panie profesorze, jest pan pewien, że czym został dokonany tym młotkiem? Profesor nazwał się Little John, ze zdumieniem uniósł brwi. I mówi, ale jak to? Czy zachodzą co do tego wątpliwości? Policja powiedziała mi, że przestępstwa dokonano tym młotkiem. Panie profesorze, pytał dalej obrońca, czy przeczytał pan wynik oględzin zwłok? Po co? Zapytał profesor obrażony. Zadaniem moim było ustalić, czy na młotku jest krew. Na co adwokat Slatera? Mógł pan sobie oszczędzić tej roboty, gdyby pan uprzednio przestudiował wynik obdukcji. Jest tam bowiem mowa o ranach i miejscach złamania, które musiały pochodzić od narzędzia kanciastego o długiej powierzchni. Niektóre z tych ran były 14 cm długie, a młotek jest narzędziem o krótkiej powierzchni i nie może spowodować takich ran. Biegły na to fuknął, że wcale nie powiedział, że do przestępstwa użyto młotka i żeby mu dali spokój. No tak to się, kurwa, procesy prowadziło najwyraźniej. Profesor Little John w ogóle zaczął z rozpaczy szarpać włosy, histerycznie krzyczeć. Wiecie, a mówią, że to kobiety ponoszą nerwy, nie?
mówiąc, że policja dała mi młotek, ja go zbadałem, nic więcej nie należało do moich zadań. Proces jest absolutnie absurdalnie poszlakowy. Dla sędziego jakby postępowanie dowodowe dobiega końca. Na koniec oskarżyciele przed przysięgłymi odmalowali przeszłość kryminalną Slatera, który, umówmy się, aniołkiem nie był. Jakby, jeśli był stręczycielem i sutenerem, to na pewno należy mu się za to kara, ale nie był mordercą. Przynajmniej nie był mordercą Marion Gilchrist. No więc jednakowoż, ponieważ był i tak dosyć typem spod ciemnej gwiazdy, to przysięgli mogli uspokoić własne sumienie, że nawet jeśli skażą niewłaściwego człowieka, to i tak mu się należy kara, bo wiecie, dobry to on. I moglibyśmy pod kątem takim moralnym, jakby nie lubimy sutenerów, wiadomo, stwierdzić, że no dobra, może i tak, ale nie zapominajmy, że morderca nadal nie zostaje schwytany. Kiedy przysięgli chcieli udać się na naradę, w ogóle wydarzyła się pewna sensacja. Na sali rozpraw pojawiły się nagle świeżo wydrukowane południowe wydania dzienników, które w nagłówkach donosiły wielkimi czcionkami, że półksiężycowatą broszkę brylantową Lady Gilchrist, będącą rzekomo powodem jej zamordowania, zastawił u podejrzanego zastawnika nie Slater, ale zaufany człowiek policji z Glasgow. Jednym słowem, ustawka z paserem była również ustawiona przez policję i prasa o tym wiedziała. I wiadomość ta dowodziła przynajmniej, że policja posługiwała się machlojkami w tym procesie, ale w wyniku procesu to nie zmieniło. Na dodatek przysięgłym nie było wolno przeczytać doniesień prasy, bo przepisy procesowe nie pozwalały na to. Nie pozwalały także na to, by po zakończeniu postępowania dowodowego złożyć nowe wnioski dowodowe. Postępowanie zamknięto i uznano Oscara Slatera winnym umyślnego zabicia Marion Gilchrist, a wymierzenie kary należało już do sędziego, który powiedział: Oscarze Slater, zasłużyliście na śmierć. Rozkazuję przeto, by was w czwartek 27 maja 1909 roku rano o godzinie 6 w więzieniu Glasgow stracono przez powieszenie. Slater był właściwie skazany, zanim proces się zaczął, i gazecie Daily News udało się zebrać przez tydzień 200 tysięcy podpisów pod petycją do sekretarza stanu Szkocji, by uzyskać zmianę haniebnego wyroku. Mało tego, za Slaterem stawili się jakiś sławni prawnicy brytyjscy, a także, uwaga, Arthur Conan Doyle, autor kryminałów o Sherlocku Holmesie. Nie udało się dokonać rewizji wyroku, ale władze nie odważyły się wykonać wyroku śmierci. Sekretarz stanu zalecił królowi, by zamienił Slaterowi karę z kary śmierci na dożywocie w ciężkim więzieniu. Opinia publiczna została w pewnym sensie uspokojona. No i w tym momencie wchodzi znowu na scenę policjant Trench, ten, który był na początku na miejscu zbrodni, i postanawia w tajemnicy znaleźć prawdziwego sprawcę. Wie, że tylko jedna osoba może mu powiedzieć, kto wybiegł z domu na West Princess Street numer 15. No, oczywiście Helen Lambie, pokojówka. Minęły 2 lata, zanim Trench ją odnalazł, gdyż po procesie przeciwko Slaterowi znikła z Glasgow. Nie wiadomo, jak Trench ją wytropił, ale w roku 1911 okazało się, że nasza skromna pokojówka Helen zajmuje w wytwornym angielskim morskim kąpielisku Brighton elegancką willę 16-pokojową, i to nie jako pokojówka, lecz jako wielka pani z własnym personelem. I jak osiągnęła to bogactwo, wydaje nam się dosyć podejrzanie. Oczywiście jest wtedy kochanką pewnego mężczyzny oznaczonego w tomach akt sprawy Slatera pseudonimem A.B. I to oznaczono go pseudonimem, a nie jego prawdziwym nazwiskiem, na zarządzenie rzecznika korony jego królewskiej mości. Trench osiągnął wreszcie i to, że drugi koronny świadek procesu, ta rzekoma praktykantka Mary Barrowman, wyznała mu, że została kupiona dla procesu przez komisję do spraw zabójstw. Trench ustalił, że w dniu popełnienia morderstwa nawet jej nie było na tej ulicy, ponieważ, i są na to dowody, znajdowała się w areszcie policyjnym w Glasgow. Miała zaledwie 16 lat i była prostytutką, i została ujęta podczas procederu.
że tak powiem. Groziło jej umieszczenie w domu pracy przymusowej, bo tak wtedy robiono z prostytutkami, zwłaszcza młodocianymi. No i była na dodatek podejrzana o udział w mordzie rabunkowym. No niewiniątkiem nie była. No i w ten sposób nasza Mary poznała superintendenta Orda, który obiecał jej wolność, jeśli wystąpi jako świadek oskarżenia w procesie Slatera. Również Mary, kiedy Trench ją odnalazł, żyła w wyśmienitych warunkach finansowych. Policjant Trench, biedaczyna, naiwniutki, jeszcze wierzy w sprawiedliwość, dzióbeczek, przedstawia wynik tych dochodzeń rzecznikowi korony. No kretyn straszny. Przecież widzi, że korona robiła wszystko, by sprawie ukręcić łeb i postanawia znowu do nich pójść. No jego dobroć serduszka i poczucie, że jakby sprawiedliwość zwycięży, jest silniejsza od rozsądku. Trench zostaje zobowiązany do absolutnego milczenia, a na drugi, jakby parę dni później, zostaje przeniesiony na odległą placówkę policyjną na szkockiej wyspie Mull. I to daje Trenchowi do myślenia, że musi obrać inną drogę, by wyjaśnić sprawę morderstwa. Udaje się więc do Artura Conan Doyle'a, który przecież kiedyś stawił się za Slaterem. I donosi mu na piśmie, czego się dowiedział o kulisach morderstwa Lady Gilchrist. No i Conan Doyle, mając za sobą opinię publiczną i będąc sławnym pisarzem, zajmuje się sprawą i pisze 80-stronicową broszurę pod tytułem Przypadek Oscara Slatera, w której ujawnia prawdę o okolicznościach zamordowania Lady Gilchrist i sam finansuje druk tej broszurki. Ale nie odważa się w niej zdradzić nazwiska rzeczywistego mordercy, tego rzekonego AB, który jest tam najbardziej podejrzany. Autor domaga się jedynie od rządu, by Oscar, wciąż siedzący w ciężkim więzieniu, został zrehabilitowany, by wznowiono postępowanie. I po ukazaniu się tej broszurki Izba Gmin zbiera się na sesję specjalną. A jest już 5 lat po skazaniu Slatera. Ta sesja specjalna to była kolejna farsa. Odbyła się w budynku hrabstwa w Glasgow w kwietniu 1914 roku. Na sesji obecni byli szeryf, sędzia, który skazał wcześniej Slatera, no i świadkowie. Policjant Trench był wezwany dopiero na ostatni dzień tej rozprawy. Protokół tego przesłuchania zawierał wszystkie szczegóły wypowiedzi świadków, poza nazwiskiem mordercy, którego wskazał Trench, czyli znowu zapisano go w pismach w protokole jako AB. A Trench na pewno podał nazwisko, które sam wykrył. Jedna z wezwanych świadkiń nie przybyła. Helen, która jedyna oprócz Trencha wiedziała, kim był AB, kilka dni przed rozprawą wyszła za mąż i ze swoim mężem, którego nazwiska w protokole nie wymieniono, uciekła do Ameryki. Mało tego, w ostatnim dniu tej rozprawy, kiedy wezwano Trencha, który znał nazwisko tajemniczego AB, Trench również schodzi ze sceny. Wychodzi z rozprawy, idzie na pociąg, i zostaje od tyłu w toalecie dworca zakuty nożem. Sprawca bądź sprawcy, którzy zamknęli mu usta na zawsze, nigdy nie zostają wykryci. Policja w Glasgow w ogóle ukrywa śmierć Trencha przed opinią publiczną przez kolejne 14 lat. Po zakończeniu tego farsowego wznowienia postępowania sekretarz stanu w Izbie Gmin rozprawia się z tym postępowaniem w 2 zdaniach. Takich mianowicie. Po starannym zbadaniu wszelkich okoliczności nie widzę możliwości dalszego zajmowania się sprawą Slatera. Nie istnieją bowiem już żadne warunki, które są konieczne do ewentualnego wznowienia postępowań. No faktycznie nie istnieją, bo zamordowano Trencha, pokojówka uciekła, Mary Berrowman prawdopodobnie znikła z powierzchni ziemi na swój sposób. No i po drodze potem wybucha I wojna światowa i dopiero w roku 1925 opinia publiczna przypomina sobie znowu o Slaterze, który jest złamany wieloletnim pobytem w ciężkim więzieniu. Ma przez wszystkie lata zakaz pisania listów i jest pozbawiony możliwości przyjmowania odwiedzin. Wystosuje jednak wołanie o pomoc do Conana Doyle'a. Robi to w ten sposób, że jeden z jego współwięźniów, nazywał się William Gordon, był akurat wypuszczany na wolność.
I postanowił przeszmuglować notatkę od Slatera do Artura Conan Doyle'a. Ukrył ją w protezie w ustach pod swoimi sztucznymi zębami, których nie przeszukano przed jego wypuszczeniem. Akurat ten jeden otwór nie sprawdzono dokładnie. I znowu Arthur Conan Doyle wraz zresztą z innym pisarzem, Edgarem Wallace'em, piszą kolejną broszurkę. Znów prasa zajmuje się zapomnianą historią, tym razem jednak z sukcesem, no ale minęło już trochę lat. Prasa, mianowicie Empire News, drukuje oświadczenie wytropionej w Ameryce Helen pokojówki. Oświadczenie brzmi tak. Mężczyzna, który krytycznego wieczoru opuścił dom Lady Gilchrist, był mi dobrze znany. Jak często poprzednio, tak również wówczas wpuściłam go do mieszkania i dopiero potem zostałam wysłana po gazetę. W żadnym wypadku nie był to Slater. Nazwisko tego człowieka wymieniłam komisji do spraw zabójstw. Policja jednak nakłoniła mnie do zidentyfikowania go jako mordercy pokazanego mi na fotografii Slatera. Wznowiono postępowanie, ale Helen Lambie nie zjawiła się na procesie, mimo że dziennik Daily News, który opublikował jej zeznania, przyrzekł opłacić jej podróż. Pewnie się bała. Nie bez powodu, prawda? Tym razem musiano uniewinnić Slatera. Zresztą już przed procesem wypuszczono go z więzienia. Ponieważ postanowili, że zanim pojawi się w sądzie, muszą go podkarmić i podleczyć, żeby nie sprawiał zbyt straszliwego wrażenia na sali sądowej, bo wiecie, wypadliby jak barbarzyńcy, którymi byli. No i proces zaczął się 12 lipca 1928 roku. I 5 dni trwał jedynie. I zużyto te 5 dni na dyskusję co do tego, że nie można dowieść Slaterowi winy, ale nadal nie ujawniono prawdziwego mordercy. Slater został uniewinniony, ale nie dlatego, że uznano go za niewinnego, tylko dlatego, że nie udało im się dowieść jego winy ponad wszelką wątpliwość. Spędził w więzieniu 19 lat, czyli prawie 2 dekady. W ciężkim więzieniu dostał odszkodowanie w wysokości 6 tysięcy funtów. Tutaj media podają, że 6 tysięcy funtów ówczesnych to byłoby warte dzisiaj 750 tysięcy funtów obecnych, czyli były to całkiem konkretne pieniądze. Jak za 20 lat straconego życia, no to cóż, no ja się kłócić nie będę. I ta płatność swoją drogą spowodowała, że Arthur Conan Doyle się obraził na Slatera, którego w ogóle wcześniej nigdy nie spotkał osobiście, bo uważał, że Slater powinien się z nim podzielić tym pieniędzmi. I jakby, no to było strasznie głupie ze strony Conana Doyle'a i powiedział Conan Doyle, kiedy Slater powiedział, że no nie, nie podzieli się z nim tymi pieniędzmi, że mu bardzo dziękuję, ale nie. Więc powiedział, że Slater jest najbardziej niewdzięczną osobą, jaką kiedykolwiek poznał i nigdy już z nim więcej nie rozmawiał. Slater po wyjściu z więzienia ożenił się. I razem z żoną przez krótki czas był internowany, kiedy wybuchła II wojna światowa, ponieważ był narodowości niemieckiej, ale był Żydem, więc wiecie, no to trochę dziwne, no ale jakby, no takie były wtedy czasy. Reszta rodziny Slatera nie przetrwała w II wojnie. Została wymordowana w Holokauście jako Żydzi. Na jego certyfikacie śmierci, kiedy Slater zmarł, w 1948 roku w Ayrshire, mając wtedy 79 lat, napisano, że był czeladnikiem piekarskim, chociaż czeladnikiem piekarskim był jego ojciec, więc nie bardzo wiadomo, czy faktycznie nim był, czy wpisano taki sam zawód jak jego ojca, bo tak czasami robiono. Tak naprawdę wiemy, że po wyjściu z więzienia zajmował się naprawianiem i sprzedawaniem antyków, w końcu handlowanie dobrami, to było coś, na czym się mimo wszystko znał. Czy żałujemy Slatera? Oczywiście nie, ja uważam, że nikt nie powinien siedzieć w więzieniu za nie swoje zbrodnie, chociaż jeżeli Slater był wyłącznie paserem, to jeszcze możemy mu trochę odpuścić, ale jeśli był naganiaczem nieletnich prostytutek, to powiedzmy, że trudno nam go specjalnie żałować. Jednakowoż nadal chcemy wiedzieć, kto był mordercą, prawda? No więc kto zamordował Gilchrist? No i to nie wiemy. Teorii jest kilka. Nie wiemy, czemu uznano, że warto zamordować niewinnych ludzi, Trencha czy Slatera wsadzić do więzienia.
i czy przekupywać te kobiety, by zeznawały. Dla kogo to zrobiono? Być może dla samego króla, być może dla jakiegoś ministra, może dla arcybiskupa. Kim był człowiek oznaczony jako AB? W 1908 roku w Szkocji najważniejsi byli Windsorowie i Kościół, więc jesteśmy, powiedzmy, niemal przekonani, to znaczy ja jestem przekonana, choć oczywiście nie mam o tym tego pojęcia, że to musiał być jedno z dwojga. Ktoś z kościoła, bądź ktoś z Windsorów. Królem był wtedy Edward VII. Nie wiem, być może lubił nieletnie prostytutki. Oczywiście jest też teoria taka bardziej przyziemna, to znaczy, ponieważ przeszukiwano te papiery Gilchrist, to mógł być też członek rodziny Marion, który by odziedziczył po niej olbrzymią fortunę, wartą obecnie podobno 10 milionów funtów, ponieważ gdyby ona nie zmieniła testamentu, który podobno zmieniła na krótko przed swoją śmiercią. Więc ktoś mógł szukać po prostu tego zmienionego testamentu, żeby zachować tylko ten stary, w którym przekazuje mu swoją fortunę. Znaczy, nie wiem, to jest tylko jedna z teorii, bo ja nie wiem, czy faktycznie tak było. Trafiłam na tę opowieść tylko w jednym miejscu, więc nie wiem, czy faktycznie istniały te dwa testamenty, czy to jest tylko taka jedna z teorii. Jednak nie sądzę, że policja chciała chronić jakiegoś przypadkowego członka rodziny pani Gilchrist, chyba że ten członek rodziny oprócz tego należał do Windsorów. Jednak nic o tym nie wiadomo. Oczywiście Slater jako żydowski imigrant z Niemiec, nie posiadający żadnej stałej pracy, żyjący na marginesie, podejrzewany o sutenerstwo, no był idealnym kozłem ofiarnym. I to spięcie na linii Slater i Conan Doyle także było troszeczkę takim klasowym spięciem. Bo Conan Doyle uważał, że jakby ten jakiś ten prostaczek powinien mu się odwdzięczyć, skoro ten się tak dla niego straszliwie poświęcił, że napisał mu dwie broszurki. Nie, oczywiście nie ujmujemy zasług Conanowi Doyle'owi, ale on nie był biedny i jakby zabieranie człowiekowi, który 20 lat niewinnie przesiedział w więzieniu, jego odszkodowania brzmi jednakowoż dosyć absurdalnie. No i tak, do dziś nie wiemy, kto był, co stał za mordercę Marion Gilchrist. Być może się dowiemy kiedyś, jeżeli monarchia brytyjska upadnie i wszystkie tajne papiery Windsorów zostaną odtajnione. Ja bym nawet chciała się dowiedzieć, co tam się wydarzyło. No i tyle. Tyle. Może wy macie jakąś teorię, co się stało, ale ja to bym chciała, żeby to był król. W zasadzie, bo to byłaby dopiero wspaniała historia. Wiecie, ja lubię skandal. No i już. I to jest koniec. Bardzo tajemnicza sprawa w sumie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia.